Weronika Marczuk, 48 l. Spodziewa się dziecka. W wywiadzie udzielonym jednemu z portali, wyznała, że wcześniej była już w ciąży. Dziecko byłej żony Cezarego Pazury przyjdzie, na świat już za kilka miesięcy. Ojcem jest tajemniczy mężczyzna, którego personaliów celebrytka, nie chce zdradzać. Reklama w rozmowie z Sylwią Worowską z portalu dziecko.pl. Weronika opowiada o początkach ciąży. Które były bardzo trudne. Gwiazda źle się czuła, ponad pięć miesięcy miałam dłości. Do tego nie mogła ani jeść, ani pić. W rozmowie wraca również do traumatycznych przeżyć sprzed kilku lat i przyznaje się, że dwukrotnie była w ciąży. Niestety, żadnej nie donosiła. Ja przeżyłam śmierć swojej młodszej rodzonej siostry i to pozostawia ślad. Pisze książkę dla osób które mają trudności z zachodzeniem w ciąże albo nie radzą sobie ze stratą dziecka. Ja zachodziłam w ciąże, ale miałam problemy z ich donoszeniem. Pochowałam dwoje dzieci, wyznaje Weronika.